Polskiego Radia 24. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachon, witam państwa ponownie. Z nami jest kolejny gość, Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. E, witam pana i państwa równie serdecznie, a może jeszcze bardziej niż pan. E, panie, o nie panie, 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 będziemy się licytować w tej kwestii. E, szanowni Państwo, e, dziś w programie jedziemy na antenie TVP Info. Powiedział pan że wewnątrz instytucji europejskich, wewnątrz Komisji Europejskiej odbyła się całkiem niedawno narada, odbyła odbyło się posiedzenie zespołu, który rozważał i planował wprowadzenie w Europie nowego podatku, podatku od paliw kopalnych. Co to za idea, co to za pomysł i od kiedy Unia Europejska decyduje o wysokości podatków w państwach członkowskich? Oczywiście to jest tak, że to na szczęście jest i mam nadzieję, że, że zawsze będzie kwestia decyzji poszczególnych krajów członkowskich, jakie wysokie podatki mają, czy jak niskie. A, I to jest element suwerenności poszczególnych krajów członkowskich e, Unii. E, były przecież próby w ostatnich latach, e, były takie nawet sugestie ze strony jeszcze prezydenta Sarkoziego, e, aby takie podatki ujednolicone w ogóle w Unii wprowadzić. No i e, tutaj e, e, olbrzymia większość krajów e, tworzących Unię pokazała gest Kozakiewicza. Nie zgodziła się na to i słusznie, bo to jest kwestia interesu gospodarczego, narodowego poszczególnych krajów. Natomiast tutaj e, mówimy o inicjatywie, która urodziła się albo została zaprezentowana, jest pilotowana przez Dyrekcję Generalną w ramach Komisji Europejskiej, która zajmuje się podatkami i rzeczywiście w zeszłym tygodniu, no równo tydzień temu, czwartek, piątek, konferencja w Hadze, w stolicy Królestwa Niderlandów, z udziałem przedstawicieli wszystkich resortów finansów Krajów Członkowskich Unii Europejskiej na szczeblu dyrektorów departamentów, a więc, więc jest jest to szczebel techniczny. I tam przedstawiono generalnie propozycję podatku od paliw, od węgla, od paliwa lotniczego, podatku również od biletów lotniczych. No, co oczywiście z jednej strony może w sposób ewidentny zaowocować wzrostem, to oczywiste, cen biletów lotniczych. A więc przez to wyeliminować bądź y, y, część chętnych do latania, bo ich na to nie będzie stać, bądź też, co jest nie mniej prawdopodobne, a może bardziej prawdopodobne, również może doprowadzić, że część y, mniejszych... Y, kompanii firm lotniczych nie wytrzyma konkurencji z tymi olbrzymami typu Lufthansa, Air France, yy, yy, holenderski KLM, yy, no i, i zbankrutuje, czy też odda im część rynku, to pośrednio może uderzyć również w lot. Yy, ale z punktu widzenia interesu narodowego, gospodarczego, ekonomicznego Polski yy, ważniejsza jest próba no, wprowadzenie jak to rozumiemy podatku od węgla a więc ale nie czym... go to pałką ale uderzenie właśnie w Polskę jako kraj który na węglu cały czas stoi na czym ma polegać zgodnie z dyskusją dyrektorów departamentów i przedstawicieli komisji europejskiej ma polegać ten podatek jaki ma być jaki był dyskutowany mechanizm opodatkowania obywateli być może przedsiębiorstw jak, jak to ma być skonstruowane e... To było badanie bojem, to nie była żadna bardzo konkretna propozycja co do wysokości, co do momentu wejścia w życie, natomiast była to sugestia, aby takim podatkiem obłożyć no, paliwa, węgiel. Yy, oczywiście w tle jest walka o ekologię, natomiast z to na prakty praktykę polityczną, to uderzy bardziej przede wszystkim w kraje Nowej Unii. Kraje, które nie ze swojej winy weszły do eurostruktur w ostatnich 15 latach, a nie te kraje, które weszły lat temu no, 60 czy, czy, czy 50, czy 40 niektóre, czy nawet 30 parę, jak Hiszpania, Portugalia, no, które siłą rzeczy miały więcej czasu na dostosowanie standardów ekologicznych. Ja bym to widział także. To jest takie. Przypadkiem, czy nie przypadkiem, bo się to w tym, w tym samym czasie co szczyt Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie premier Morawiecki, e, wbrew temu, co się w Polsce mówiło, nie jako jeden z nielicznych przywódców państw, bo tutaj czytałem w polskich mediach, że tylko trzy e, państwa, czy cztery były, e, w tym Polska, przeciwko e, tej neutralności klimatycznej. E, według mojej wiedzy, siedem. A więc trzy z WIFOR Grupy Wyszehradzkiej: Polska, Czechy, Węgry, dwa z krajów bałtyckich: Litwa, Estonia i dwa z Bałkanów: Rumunia, która ma prezydencję w Unii Europejskiej oraz Chorwacja. Zawetowało to. Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania odchodzi z Unii, to jest to siedem jest krajów na 27, a więc ponad na czwarta. A też chciałbym, żebyśmy mówili bardzo konkretnym językiem, bo jak słyszę neutralność klimatyczna, to ja się śmieję, ponieważ tutaj tak naprawdę chodzi o dekarbonizację. I to no dobrze, ale brzeża. o to samo chodzi i taki sam, jeśli ta idea, o której dyskutowali przedstawiciele Ministerstw Finansów i Komisji Europejskiej, w istocie ma dokładnie taki sam cel, dokładnie. to znaczy ograniczenie tak zużycia węgla, być może również z ogranic ograniczenie zużycia ropy naftowej, No a to może mieć bardzo poważne, daleko idące konsekwencje, nie tylko dla wzrostu cen, ale no właśnie do zmniejszenia się tej. Tego wolumenu zużywanych źródeł, kopalnych źródeł energii, co na przykład na polską gospodarkę może mieć bardzo negatywny wpływ. Po co taka polityka jest testowana? Trzeba tutaj powiedzieć, że stawianie takich priorytetów ekologicznych to jest trochę stawianie sprawy na głowie, bo jeżeli chodzi o Polskę, to my mamy emisję CO2 mniejszą niż Niemcy, ale to podkreślam, bo ktoś powie, no Niemcy są większe, tak, są większe, ale też mimo, że mają standardy ekologiczne wprowadzane od lat, mają cały czas emisję większą niż my, ale zwracam uwagę, że średnia unijna emisji CO2 jest większa niż w Polsce. Zwracam uwagę, że protokół z SCIOTO... No to może, przepraszam, to będę adwokatem diabła. To może chodzi o to, żeby, zużyć, żeby zmniejszyć to zużycie właśnie w krajach Europy Zachodniej, a to, że uderzy to przy okazji w kraje Europy Środkowej i Wschodniej, no to jest koszt. Konieczny koszt zmniejszenia tych regulacji w całej Unii ja Europejskiej. Ja nie zważyłem, żeby chodziło o to, bo jak protokół z Kioto zakładał, yy, yy, że Polska zmniejszy emisję CO2 o 6%, to Polska wykonała 500% normy i zmniejszyła prawie 30%, a Unii Europejskiej nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu redukcji CO2. skądinąd protokół o to w ogóle nie zakładał, żeby Rosja, która jest wielkim trucicielem, gdy chodzi o CO2, wspólnie z USA też 40% emisji CO2 na świecie, już nie mówiąc o Chinach, Indiach, Brazylii, które też, też w ogóle nie chcą się w to włączyć, a Unia Europejska jest być takim prymusem. No ale zostawmy Rosja hmm, y, według protokołu Kyoto nie musiała ani o procent zmniejszyć, 1% zmniejszyć swojej e, emisji CO2. W ogóle Unia Europejska to jest raptem y, 1,9%, 11% dokładnie światowej emisji CO2. I my y, 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 zamiast... Y, y, naciskać na Chiny, z którym właśnie Unia Europejska dokładnie co teraz podpisała porozumienie. Zamiast naciskać, żeby Chiny tę, tę emisję CO2 jednak wyraźnie ograniczyły, skoro to jest takie bardzo ważne, to jakoś Unia w tej kwestii nie naciskała, ale sobie zagwarantowała na przykład przenoszenie produkcji do Chin. No dobrze, ale tu jest, firm tu jest jeszcze jeden aspekt tego, tej sprawy, to znaczy wszystkie kolejne rozwiązania wprowadzające nie tylko w Unii Europejskiej, ale też globalne działania związane z ograniczeniem emisji CO2 czy z polityką klimatyczną, jak na razie nie przynoszą efektów, a w zasadzie przynoszą efekty odwrotne do spodziewanych. To znaczy emisja globalna emisja CO2 rośnie i no, pomimo tego, że spotykają się mądre głowy, pomimo tego, że dyskutują na ten temat politycy. Raz jeszcze, czy ta propozycja podatku? Może to zmniejszyć i przede wszystkim to chyba w ogóle jest najważniejsze pytanie. Czy państwo polskie, czy polski polscy politycy, czy na przykład polscy eurodeputowani zgodzą się na tę propozycję podatku, jeśli ona zostanie wyłożona już na stół na poziomie politycznym, na poziomie szefów rządów, na poziomie Europarlamentu, na poziomie być może ministrów konstytucyjnych? No w tej sprawie Polska będzie używała na przykład rządowym Weta, polscy europosłowie zrobią, co? to, co jest zgodne z polskim interesem narodowym, czyli będą to mocno protestować. Natomiast no, traktujemy to jako próbę ustawiania nie tylko Polski, żeby było jasne, naszego regionu Europy, tych krajów, które weszły do Unii w ostatnich latach. Przez ostatnie półtorej dekady, no kąta Rośnie bardzo konkurencyjność Polski, Rumunii, Węgier, innych krajów naszego regionu. Stajemy się coraz bardziej pełnym zagrożeniem ekonomicznym, w sensie wzrostu gospodarczego. Polska przez półtora ostatniego roku jest liderem, gdy chodzi o wzrost PKB. Mamy w tej chwili prognozy wzrostu na poziomie 45 większym niż Niemcy, trzykrotnie większym niż średnia Unii Europejskiej. No to pokazuje, że to pokazuje, że nas się na long term, na długi dystans obawiają i stąd próby ograniczenia tego rozwoju Polski i innych krajów, nie tylko nas, innych krajów regionu. Tutaj ekologia jest jedną z tych jednym z tych kijów bejsbolowych, które do tego się usiłuje użyć. Uważam, że nie możemy sobie dać narzucić. To jest skrajnie sprawiedliwe i jestem dumny z polskiego premiera, że, że w tej sprawie wraz z innymi krajami, jak słyszymy, yy, zawetował skutecznie tą tak zwaną neutralność klimatyczną Panie, do połowy tego wieku. Panie pośle, to jeszcze jedna kwestia związana z tą propozycją podatku yy, podatku tego od paliw kopalnych. Czy, czy ta propozycja składana na poziomie technicznym Komisji Europejskiej ma poparcie polityczne w najważniej, u najważniejszych graczy Unii Europejskiej, czy Niemcy, czy Francuzi? Czy nie wiem, Holendrzy uważają to za swoją oficjalną politykę? Żaden polityk z tych krajów się na temat nie wypowiadał w kontekście tej grupy inicjatywy, ale pytanie: Kwibono, w czym to jest interesie? No Jeżeli na tym konkretnie już zostawmy węgiel, ale gdy chodzi o kwestię podatku od paliw lotniczego, skorzystają takie firmy jak Lufthansa czy Air France, no to pewnie politycy tych państw nie będą rajtarem przykładu, żeby tę inicjatywę zawetować. Panie, 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 panie pośle, <laughs> czy, czy w takim razie do was, do eurodeputowanych docierają lobbyści, którzy próbują tego rodzaju przepisy wprowadzić, czy, czy kontaktują się z wami, nie wiem, organizacje pozarządowe? No lobbying w parlamencie europejskim jest zorganizowany, funkcjonuje, są zarejestrowane podmioty, które namawiają polityków do różnych rozwiązań, czy do takich... Jakich rozwiązań Są ktoś tam wręcz nawia. tysiące firm lobbystycznych w Brukseli. Tak zawsze było i tak pewnie będzie. No Na razie pan europejski się konstruuje. Dopiero w środę zapewne wybierzemy nowego wiceprzewodniczącego, przewodniczącego Europarlamentu i wiceprzewodniczących w czwartek również kwestorów skarbników. Więc na pewno to jest, to jest przed nami, ale ten lobbying jest częścią elementu tworzenia AKI komunitar, czyli unijnych regulacji ci prawnych. No dobrze, zmieńmy temat, choć pozostajemy w Parlamencie Europejskim. Unia Europejska będzie szanowała tożsamość kulturową dzieci. Gdy z jakiegoś powodu dziecko zostanie odebrane biologicznym rodzicom, rodzina zastępcza, do której trafili, będzie z nim tożsama kulturowo między innymi pod względem języka oraz wyznania religijnego. Takie przepisy mają obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości i dwa lata na forum Wspólnoty ta sprawa była. Negocjowana. Pytam o to też w kontekście tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Głośna sprawa rodziny, która uciekła, ojca z dziećmi, który uciekł z Szwecji, ponieważ odebrano mu dzieci w czasie, kiedy jego żona trafiła do szpitala. Dzieci zostały przekazane do rodziny muzu muzułmańskiej, i muzułmańskiej i jemu udało się te dzieci no, zabrać z tej rodziny i uciekł do Polski. Szwecja chce go ścigać. Polska odmówiła zatrzymania go. No ja się cieszę, że mój kraj, nasz kraj, jest obszarem wolności w Europie. Tak jak kilkaset lat temu, ci, którzy mieli problem z władzą w Rosji, uciekali do Polski, tak dzisiaj. Z krajów Europy Północnej, na przykład, bo przecież też damy przypadki Norweżek, które uciekły bądź próbowały uciec do Polski ze swoimi dziećmi, bo w Norwegii działał odpowiednik Jugendamtu niemieckiego i zabierał im dzieci zupełnie bezpodstawnie, bezprawnie. Ja się cieszę, że Polska jest tym adresem takim wolnościowym, i myślę, że, że dobrze jest, że Polska jest krajem normalnym, gdzie. Dzieci są przy rodzicach, chociaż przypomnę, że kilka lat wstecz no, bywało inaczej. Były też decyzje, nieszczęsne decyzje sądów w Polsce, które odbierały dzieci rodzicom. Na szczęście za tego rządu to się skończyło. Czy w tej kwestii, no bo dwuletni okres negocjacji tego rodzaju rozwiązania budzi? Budzi pewne zdziwienie, wydawałoby się, że to jest rzecz oczywista, że nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że jeżeli już zdarza się taka tragedia, jeżeli dzieci z różnych powodów muszą zostać od oddzielone od swoich rodziców. To nie ma chyba w tym nic trudnego i, i kontrowersyjnego, żeby starać się, aby te dzieci trafiały do kręgu do ludzi z kręgu kulturowego, z którego same pochodzą. Dlaczego e, dwa lata trzeba było no, na ten temat dyskutować? Propozycja Polski jest propozycją taką, powiedziałbym, normalnościową, to jest, ona, to jest jakby oczywista, bo to jest, uwaga, zgodne z interesem tych dzieciaków, zgodne z, także z pewną ich tradycją. A jeżeli to jest kwestionowane, a by było kwestionowane, no pytanie znowu, dlaczego i w czym to jest interesie. Dobrze, że Polska z tą inicjatywą wyszła. Chwała polskiemu rządowi za to, chwała Ministerstwu Ministerstwo Sprawiedliwości, a też osobiście panu ministrowi Ziobro, ministrowi Wójcikowi, który, się, który tym tym problemem się w, w resorcie, który się zajmuje. My, ja gościłem pana ministra Wójcika w Parlamencie Europejskim. Mieliśmy konferencję na ten temat. Pokazywaliśmy europosłom z innych krajów, że to jest ten kierunek optymalny. No to, jest, to jest walka, toczy się walka, i mam nadzieję, że coraz więcej będzie osób w Europie, polityków przekonanych do tego, że taka oczywista propozycja powinna być unijną normą. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przywraca Rosji wszystkie prawa. Polska i inne kraje naszego regionu opuściły obrady, ale z jakiego powodu to ważne ciało, choć niedecyzyjne ciało uznało, że Federacja Rosyjska może już wrócić na łono, z pełnią praw? Chociaż nie wycofała się z Krymu, chociaż nie zaprzestała wspierania i wysyłania swoich ludzi do Donbasu, na Ukrainę. Nic nie zmieniło się w okupowaniu Gruzji. Nie zmieniła się sytuacja, przepraszam, może w Mołdawii sytuacja zmieniła się na niekorzyść. Większe są wpływy Federacji Rosyjskiej niż były. Co się zmieniło? A ta sytuacja pokazuje, że Rosja ma wpływy w Strasburgu. Tam, gdzie jest siedziba Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dużo mniejsza w Brukseli jednak, skoro dokładnie tydzień temu szczyt Unii Europejskiej podjął kolejną decyzję o przedłużeniu sankcji wobec Rosyjskiej. Tą decyzję Rada Europejska podejmuje co pół roku i zawsze jest to decyzja, uwaga jednomyślna, dlatego że niektóre kraje czy ich liderzy... Taką werbalną tęsknotę za piciem sobie dzióbków z Rosją wykazują, to jednak decyzja formalna jest inna. Natomiast tutaj wpływy rosyjskie są w Radzie Europy, nie z Radą Europejską są dużo większe. Tam przecież wchodzi szereg krajów, które były częścią Związku Sowieckiego, które są cały czas jeszcze w rosyjskiej strefie wpływów. No i też łatwiej jest, jak widać, przekonać, mówię trochę tak w cudzysłowie, przekonać poszczególnych parlamentarzystów niż całe rządy. No więc pan Krzysztof Mieszkowski, poseł nowoczesny, został przekonany, jak rozumiem, natomiast... Nie twierdzi, tu, że się nie... pomylił. Trudniej przekonać polski rząd. No, w sprawach strategicznych lepiej pilnować, jak się głosuje. Mówi pan, mówi pan, że przekonane zostały jakby, że ze względu na obecność państw, które były kiedyś w strefie wpływów nawet częścią... No, ale też część państw zachodnich głosowała No więc za Ale tym. jest też takie państwo, które jest państwem zachodnim, a mimo wszystko przynajmniej połowa jego terytorium, albo trochę mniej niż połowa, była w tej sferze. I to państwo nazywa się Niemcy. Niemieckie MSZ na Twitterze poinformowało, że... Powrót Rosji, to jest dobra wiadomość dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego. Na co Gary Kasparow odpowiedział na Twitterze że w imieniu tego właśnie, tej części rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego może tylko powiedzieć niemieckiemu MSZ, i tutaj jest brzydkie słowo, i gdyby to był, gdyby to był też, gdyby mógł to pokazać, to pewnie byłby gest znany na całym świecie, który nie jest gestem pozdrowienia. Tyle miał do powiedzenia Gary Kasparow niemieckiemu MSZ. Natomiast yy, akurat myślę, że w imieniu Rosjan to się yy, może ten znakomity rosyjski szachista wypowiadać, a nie niemiecki bez Tutaj <laughs> Niemcy stosują metodę gry na kilku fortepianach. Z jednej strony głosują za sankcjami w Brukseli, bo głosowały też tym razem, a z drugiej strony no, usiłują pokazać Moskwie, że bardziej ją rozumieją, bardziej są otwarci na jej nazwijmy to w słowie argumenty, niż inne kraje, na przykład kraje bałtyckie, Polska czy kraje skandynawskie. No i taką y, podwójną grę, ocierającą się o schizofrenię Berlin prowadzi. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Ryszard Czarnecki był państwa i moim gościem w Polskim Radio 24. Dziękuję bardzo. Reklama.